Witajcie. Dzisiaj zabieramy Was na spacer po naszej wiosce, która znajduje się w centralno-południowej Krecie, w pobliżu turystycznej miejscowości Spili. Zapraszamy. Za mną widać miejscowość Spili, czyli naszą cywilizację. Miasteczko oddalone od naszej wsi o 4 km. Tam mamy sklepy, tawerny, pocztę, bank, czyli całą cywilizację. Murne to mała kretańska wioska, liczy tylko 150 mieszkańców, za to jest przepięknie położona wśród gór, gajów, oliwnych i winorośli. Znajdujemy się w centralnym miejscu wioski Murne. Ewa Pawli! Kafenionie. Należy do Warwary. Tutaj odbywa się życie wsi. Przychodzą starsi panowie, piją, tak jak widać, kole, czasem winko, czasem raki i rozmawiają sobie o różnych sprawach. Nie bójcie się zaglądać do Kafenionu przy okazji wizyty którejś z kretańskich wiosek. Nawet nie trzeba znać dobrze greckiego, łatwo się dogadać, zamówić piwo, wino, albo nawet coś małego do jedzenia. No i oczywiście przyjrzeć się miejscowemu klimatowi. Tutaj na przykład Wasilii ma takie komboloi. Komboloi. A w tej na disco, lo? Nie, tam razy nie komboloi. Warwara zawsze Was ugości. To piwka dostaliśmy. Berisza. Niespodzianka. Od Barbary. To są takie nasze gołąbki. I jako ciekawostkę można powiedzieć, że zimą są one przygotowane w liściach kapusty. Tak jak w Polsce. Tak jak u nas. Ryż z mięsem w liściach kapusty, a latem w liściach winogron. Nie, jedna w to pasywę, to idiot. Ja z tym polonija. To idiot. Marek brata się. Nowych znajomych. Apollo. Basilis? Nie, Markus. Barba Michalis. Barba Jan. Barba. No, sytuacja się rozwija. Weszło wino. Marek ma coraz więcej przyjaciół. Babę ma. Aspropato. Proszę, wewnątrz Kafenionu stolik karciarzy miejscowych. Co robisz? Kafenion jest bardzo ważnym miejscem dla nas, również z tego powodu, że właśnie tutaj trafia cała korespondencja dla wszystkich mieszkańców wioski i szukam, czy nie ma dla nas listu. Oby nie było, bo to są zawsze rachunki. Tak, ale dzisiaj nic nie ma. Brawo! Możemy pić wino dalej. Tak jest. A raki tam nie leci, albo wino? Wypłukać raki. Jesteśmy wciąż w naszej wiosce Murne, miejscu, które kiedyś, przed wieloma laty, było pralnią. Tutaj kobiety spotykały się, gadały, prały, plotkowały. Jak to w życiu. Wtorek, więc do naszej wsi przyjechał pan z warzywami. Idziemy zatem na zakupy. W naszej wsi nie ma żadnych sklepów, natomiast mamy właśnie takie sklepy samochodowe. Co jakiś czas przyjeżdża pan z warzywami, pan z rybami, pan z kapciami, ubraniami, z krzesłami. Trije. Na początku.
takie a po pół echiete lachanika, a po mesara. A po mesara. Mesara. A wtedy ta psar ja borumę na magirewu me to idio san abstan. Ne, tigani, Boris. Ne? A levri kie ti tigani ta, ne? Ne. Sero, a to? Taidia magirewu. Taidia, okej. No, do naszego domu trzeba jednak chodzić pod górę. Tuż za naszym domem odkryliśmy niesamowite freski bizantyjskie z XIV wieku, które znajdują się przy cmentarnym zabytkowym kościółku. Chodźcie zobaczyć. Znaleźliśmy właśnie małą porzuconą owieczkę. Nie ma mamy, nie ma innych owiec. Musimy jej pomóc i zawieźć ją do gdzieś ludzi, do pasterzy. Zaniesiemy ją do naszej wioski. No, co ty powiesz? Jeszcze raz. No, ale już jest dobrze. Już jesteś bezpieczny.